To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy! To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Dzień dobry, Joanna Cieślak-Ospalska z tej strony. Dzisiaj mam dla Was przyjemność poprowadzenia odcinka solo. Odcinka takiego, w którym będę mówiła nie bez powodu. O Marce osobistej, bo moment, w którym nagrywam ten odcinek, to jest moment, kiedy jesteśmy już tydzień po przymusowej kwarantannie, tydzień od kiedy nie ma żadnych spotkań twarzą w twarz, tydzień kiedy jesteśmy uproszeni o to, aby po prostu być w domu, aby zrezygnować ze wszystkich aktywności zewnętrznych i tylko skupić się na tym, co jest najbardziej niezbędne, ale generalnie aby spędzić ten czas w domu, wiele osób stanęło teraz przed koniecznością pracy zdalnej i musi w jakiś sposób odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Więc ta sytuacja, której częścią jesteśmy w ostatnich dniach czy tygodniach, to jest sytuacja, która ma wpływ na całe nasze aktualne życie, a być może będzie miała też wpływ na przyszłe życie, bo trudne chwile przeżywają zarówno małe, jak i duże firmy, a my wszyscy, którzy spędzamy teraz czas w domach, zastanawiamy się, jak to nasze życie będzie wyglądało, gdy sytuacja z koronawirusem już się unormuje. Ale też ten czas, który mamy teraz, czas, który spędzamy w domu, czas, który niejako, niejako został nam dany, możemy i nawet powinniśmy wykorzystać jak najlepiej dla siebie. Tak, żebyśmy mieli wrażenie, że te dwa tygodnie, a być może dłużej, zobaczymy, że zrobiliśmy to, co było w naszej mocy. Zrobiliśmy wszystko, aby jak najlepiej przygotować się do sytuacji, która nastąpi za kilka kolejnych tygodni czy miesięcy, czyli do nowej rzeczywistości, bo, bo do jakiejś nowej rzeczywistości dążymy. To jest też ten moment, kiedy powinniśmy zastanowić się, w którym kierunku my sami zmierzamy i czy to jest ten kierunek, który nas satysfakcjonuje, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. To jest ten moment, żeby się zastanowić nad naszymi celami, ale przede wszystkim nad ich realizacją, bo łatwo jest na początku roku ustanowić sobie pewne cele. I po trzech tygodniach o nich zapomnieć, a dużo trudniej jest ustanowić te cele i je realizować. Więc teraz, w tym momencie, kiedy z jednej strony wciskamy guzik pauzy, a z drugiej strony jesteśmy zmuszeni do bardziej aktywnego życia, choć to właściwie jedno z drugim teoretycznie się wyklucza, ale sami wiecie z własnego doświadczenia, że tak trochę jest. No to właśnie ten moment jest tym momentem, kiedy powinniśmy się zastanowić, jakie my mamy cele. I czy my faktycznie te cele realizujemy? Czy każde nasz, nasze działanie czy każda nasza aktywność, czy ona nas przybliża do wizji naszego idealnego życia? Jeżeli nie macie wizji idealnego życia, to też jest dobry moment, aby ją, aby ją stworzyć, aby przemyśleć sobie, jak chcielibyśmy, aby nasze życie wyglądało za 5 czy za 10 lat. Niekoniecznie, na jakim stanowisku powinniśmy pracować, ale no bo to się zmienia i tak naprawdę co chwilę pojawiają się nowe zawody, więc trudno jest czasem mm, określić, czy za 5 lat będziemy na danym stanowisku, bo może będzie Będziemy na zupełnie innym, będziemy pracowali w zawodzie, którego teraz jeszcze nie ma. Natomiast to, co jest ważniejsze w tworzeniu wizji swojego idealnego życia, to zastanowienie się za pięć lat, jak chcę się czuć, jak powinien wyglądać, jak powinno wyglądać moje życie, z jak, jakimi, jakie emocje powinny mi towarzyszyć. No i teraz pytanie, czy te codzienne działania, które ja podejmuję, codzienne działania, które realizuję, czy one przybliżają mnie. Do tej wizji mojego idealnego życia. I to jest w końcu też ten moment, żeby się zastanowić nad tym, czy i jak do tej pory pracowaliśmy nad naszą marką osobistą, czy jest ona silna. Czy spełnia ona określone przez nas zadania? No i czy przybliża nas, znowu wracam, do, do wizji naszego idealnego życia? Czy ta nasza marka osobista przybliża nas do naszej wizji idealnego życia, do tego, żeby to idealne życie było już coraz bliżej, było coraz bardziej realne? No i jak to zrobić? Przygotowałam dla Was trzy konkretne kroki, które możecie podjąć już teraz żeby zbudować silniejszą markę osobistą. Zaczynamy. Krok pierwszy. Przeanalizuj swoją aktualną sytuację. Zobacz, czy i gdzie jesteś widoczny. Sytuacja, którą mamy z koronawirusem, jasno nam pokazała, że od internetu nie uciekniemy. Nie uciekniemy. Gdy ograniczono nam możliwość spotkań twarzą w twarz, wciąż się spotykamy online. Trochę też twarzą w twarz. Nawet jeśli dzieli nas monitor, i być może czasem nawet kilkaset kilometrów. Ale spotkania są. Do świata online przyniosły się szkolenia, do świata online przyniosły się zajęcia ze studentami, a my wszyscy szukamy kontaktu z drugim człowiekiem, no i jedyną opcją teraz jest to, co dzieje się online. No zatem sprawdź, jak wygląda Twoja internetowa prezentacja. Jeżeli masz profil na Facebooku to to pytanie, w jaki sposób go prowadzisz. Nawet jeżeli uważasz, że Twój profil na Facebooku jest profilem prywatnym, w związku z tym nic nikomu do tego, co tam umieszczasz. Możesz umieszczać wszystko, co tylko chcesz. No to miej świadomość, że po pierwsze w internecie nie ma prywatności. I ja to podkreślam bardzo często. Nie ma prywatności. Cokolwiek publikujesz gdziekolwiek w sieci, zawsze może po prostu wyciec. W związku z tym, nie ma prywatności. To, co jest w internecie, nie jest prywatne. Nikt nam nie zagwarantuje, że na skutek jakiegokolwiek błędu albo być może działania osób trzecich, nagle nie okaże się, że nasze prywatne posty z prywatnego konta na Facebooku dotarły do osób spoza listy naszych znajomych. Nie ma czegoś takiego jak prywatność. Dlatego musisz pamiętać, że profil osobowy na Facebooku także buduje markę osobistą. I waszą markę budują zarówno te posty, które umieszczamy, umieszczacie na swoim profilu, ale też zdjęcia, które tam są, komentarze, które pojawiają się pod Twoimi wpisami i pod treściami osób innych. Zatem zanim w ogóle cokolwiek skomentujecie, zastanówcie się, czy wasz komentarz będzie. Interesujący i wartościowy dla innych osób? Czy to, co teraz publikuję, ma jakąś wartość? Jaką wartość ma i dla kogo? I czy to, co teraz publikuję, buduje moją markę osobistą? Czy to pokazuje wartości, które są dla mnie ważne? Czy to stawia mnie w pozycji eksperta? Bo my, budując markę osobistą, studiując, dokształcając się, chcemy budować też markę osobistą eksperta. Więc czy te treści, które publikuję, tę markę osobistą eksperta, budują? Często to spotykam się z pytaniem, czy na profilu prywatnym powinno się umieszczać treści, które związane są z naszym życiem zawodowym. I ja jestem akurat zwolenniczką tego, że tak jak mówiłam przed chwilą, nie ma prywatności w internecie. W związku z tym to, co publikujemy, musimy się liczyć, że to, co publikujemy, może zobaczyć większa liczba osób. Dlatego nigdy nie publikuję kwestii bardzo prywatnych w moich mediach społecznościowych. Natomiast to, co polecam i co zalecam, to właśnie dzielenie się swoją opinią, dzielenie się ciekawymi artykułami, które znaleźliśmy gdzieś w internecie, dzielenie się recenzjami książek, które właśnie czytaliśmy, czy muzyki, czy czymkolwiek, co spowoduje, że będziemy budowali markę osoby skoncentrowanej na jakimś temacie, że gdy ludzie będą myśleli o nas, to będziemy im się kojarzyli z jednym konkretnym tematem. Po co to robimy? No właśnie w takiej sytuacji, jak jesteśmy teraz, kiedy wiele firm szuka zleceń, kiedy wiele, wiele firm szuka klientów, kiedy wiele firm nie wie, jak będzie wyglądała ich przyszłość i stara się budować markę osobistą, to my już tę markę będziemy mieli ugruntowaną. Już się będziemy ludziom kojarzyli z konkretnymi działaniami. Już będziemy w ich świadomościach istnieli. Ale to właśnie dlatego, że systematycznie i regularnie publikujemy treści, które powodują, że w głowach naszych odbiorców, w głowach naszych znajomych na, na Facebooku jesteśmy kojarzeni właśnie z tym tematem. Kolejne pytanie zawsze pojawia się, ale wiesz, ja tam mam znajomych, e, znajomych, co prawda, których nie widziałem czy nie widziałam już od iluś tam lat, i w sumie nie wiem, co u nich ciekawego, ale jeżeli zacznę teraz publikować treści zawodowe, no to w sumie oni się zdziwią, że, że, tego, tego, że tego typu postami się dzielę i może nie będą tym zainteresowani. Więc moje pytanie brzmi, po co jesteś na Facebooku? Jeżeli jesteś na Facebooku tylko i wyłącznie po to, aby umieszczać zdjęcia dzieci i kwiatków i piesków bądź kotków, no to to jest Twój wybór. Natomiast jeżeli budujesz markę osobistą, która oparta jest na pewnych wartościach, markę osobistą eksperta. To musisz liczyć się z tym, że także w miejscu prywatnym będziesz dzielić się swoimi przemyśleniami, swoimi doświadczeniami i sukcesami. Jeżeli masz znajomych, którzy będą uważali, że jest to niepotrzebne, jest to zbędne i ich to nudzi, to znaczy, że ty ich nudzisz, a skoro. Tak, to być może nie warto, abyście byli znajomymi w świecie online. Pamiętaj o tym, gdy publikujesz kolejny post. Nie wstydź się tego, że masz wiedzy i umiejętności. Nie wstydź się tego, że coś ciekawego odkryłeś. Nie wstydź się tego, że chcesz się podzielić swoją opinią. A co zrobić, jeżeli nie wiesz, co publikować w mediach społecznościowych? Najlepiej byłoby zrobić takie proste ćwiczenie, czyli wypisać sobie sześć głównych tematów w których chcesz się specjalizować. Niech to będzie sześć tematów, które są związane z Twoją aktualną pracą, Twoim aktualnym zajęciem i z tym, co chcesz się, czym chcesz się zajmować w przyszłości. Niech to będzie sześć tematów, z którymi chcesz się kojarzyć. I teraz za każdym razem, kiedy chciałbyś opublikować jakiś post, to zastanów się, czy on ma sens, czyli on będzie budował Twoją markę eksperta w wybranym przez Ciebie obszarze. Jeżeli tak, to ok. Jeżeli nie, to zastanów się, czy na pewno warto jest go opublikować. A jeżeli nie wiesz, co opublikować, to zawsze możesz wrócić do listy tych swoich sześciu głównych wybranych tematów i zastanowić się, czy w w danych kategoriach możesz znaleźć coś, co możesz opublikować w mediach społecznościowych. Pamiętaj, że publikowanie w mediach społecznościowych to jest nie tylko tworzenie własnych treści, która jest z reguły czasochłonna. Jeżeli do tej pory tego nie robiłeś, to może być też dosyć trudne, ale to jest też udostępnianie treści osób innych: udostępnianie ciekawych artykułów, udostępnianie ciekawego wideo, podcastów, oczywiście, y, również. Albo udostępnianie artykułów, które znaleźliśmy gdzieś na stronach zewnętrznych, udostępnianie linków do nich. To wszystko możesz robić. Podstawą jest, żeby mieć przemyślaną wizję swojej marki online, czyli żeby wiedzieć, co chcesz osiągnąć, żeby znać swój. Cel, znać cel swojej marki osobistej. Co ty chcesz osiągnąć? Jeżeli chcesz zbudować markę eksperta, to po co chcesz zbudować tę markę eksperta? Czy chcesz rozwijać swój biznes? Czy chcesz być może wzmocnić swoją karierę? Może chcesz awansować? Może chcesz dostać pracę w jakiejś firmie? Co jest Twoim celem? To jest bardzo istotne. I druga sprawa, do kogo będziesz mówić? Bo nie mówisz do wszystkich. I wspominaliśmy już o tym, że w nasz, wśród naszych znajomych na Facebooku możemy mieć osoby, z którymi nie widzieliśmy się od lat, ale czujemy się jakoś, czujemy, że w jakiś sposób powinniśmy odpowiadać. Im ich zapotrzebowaniom, bo być może oni by chcieli, żebyśmy udostępniali tylko zdjęcia naszych dzieci bądź naszych zwierząt, a to nie do końca jest zgodne z tym, co my chcielibyśmy robić online. Więc pytanie, kogo chcemy w tym momencie zadowalać? Czy tych znajomych, których nie widzieliśmy od lat, czy raczej chcemy być bliżej realizacji wizji naszego idealnego życia? Odpowiedź tutaj zostawiam wam, natomiast, natomiast myślę, że jeżeli chcecie budować markę osobistą eksperta, to ta odpowiedź powinna być dosyć oczywista. Krok drugi w budowaniu silnej marki online to jest zastanowienie się nad tym, gdzie jeszcze poza Facebookiem jesteśmy, i słuchajcie, miejsce, w którym powinniśmy teraz wszyscy być, bo to jest doskonały czas, aby tam w końcu działać, to jest oczywiście LinkedIn. Nie wiem, czy macie już tam swój profil. Jeżeli nie, to koniecznie trzeba to nadrobić, bo LinkedIn rozwija się w szalonym tempie. I prawdę mówiąc, nie może Ciebie tam teraz zabraknąć. To doskonałe miejsce, żeby nawiązywać kontakty biznesowe albo, żeby wpłynąć na rozwój naszej kariery. I to jest też miejsce, gdzie możemy zaprezentować nasze umiejętności, gdzie się możemy podzielić doświadczeniem, gdzie możemy pokazywać nasze opinie, gdzie możemy być częścią świata biznesowego i budować naszą markę eksperta, nawet jeżeli to jest dopiero start. Tej marki. To jest miejsce, które daje nam dostęp do tysięcy specjalistów, menedżerów, dyrektorów, prezesów, do osób, które być może czekają właśnie na nas. Tylko my musimy się tam pokazać. Zatem pytanie do Was, czy jesteście na LinkedInie? Jeżeli tak, to pytanie, jak tam budujecie swoją markę? No i teraz nie dajcie sobie wymówić, że tylko osoby, które mają 30-letnie doświadczenie w pracy, mają tam prawo głosu, że tylko osoby z 30-letnim stażem mogą w jakikolwiek sposób być aktywne, aktywne na LinkedInie, bo to nie jest prawda. I ostatnio w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu miałam spotkanie z uczniami szkół średnich, średnich i rozmawiałam z tymi 16-latkami o tym, jak media społecznościowe mogą budować i nie ukrywajmy również rujnować karierę, ale przekonywałam ich o tym, to jest ten, ten moment, który najbardziej utknął mi w pamięci, przekonywałam tych szesnastolatków, że ta wiedza, którą oni mają teraz, to jest wiedza, która może być par i jest często bardzo cenna dla osób takich jak ja. A ja jestem ponad dwa razy starsza od nich i że często korzystam z wiedzy osób bardzo młodych, na przykład wyszukując na YouTube tutoriali, które pokazują mi rozwiązania mojego problemu. Jeżeli na przykład nie wiem, jak wprowadzić jakąś konkretną zmianę na, na, na stronie na WordPressie, to często szukam odpowiedzi na YouTube i bardzo często zdarza się, że odpowiadają właśnie osoby młode, że te tutoriale przygotowały osoby młode. Tak samo, gdyby ci szesnastolatkowie postanowili nagrać jakiekolwiek wideo, wprowadzić, prowadzające do Świata gier komputerowych, to pewnie ja siedziałabym tam z otwartymi oczami i, i, i musiałabym słuchać bardzo uważnie, bo to, co dla nich jest oczywiste, dla mnie jest czarną magią. Więc musimy zastanowić się, jaką my wiedzę mamy i jaką wiedzą możemy się dzielić z tym naszym odbiorcą, z, to, z tą osobą, do której chcemy dotrzeć. Jeżeli naszą, naszym odbiorcą jest rekruter z jakiejś konkretnej firmy, to w jakiś sposób nasza wiedza. Nasza opinia, nasze spojrzenie na, ta, na, na dany temat może przyciągnąć do nas tę osobę. Co możemy pokazać? W jaki sposób możemy się zaprezentować, żeby ta osoba była zainteresowana tym, co mamy za, do zaproponowania? Nie wolno nam wierzyć w to, że mając lat 16 nic nie wiemy, bo wiemy bardzo dużo 16, 20, 25 co, 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 co chwilę się uczymy, codziennie się uczymy. I już w bardzo młodym wieku posiadamy pewną wiedzę, którą możemy się podzielić tylko nie bójmy się tego. Ale żebyśmy się nią dzielili no to też musimy mieć świadomość tej wiedzy, czyli przeanalizować sobie, co do tej pory robiliśmy. I jaką wiedzę zdobyliśmy, ale też jaką wiedzę dalej chcemy od nas wypuszczać. Czyli znowu, budujemy markę osobistą eksperta, ale eksperta w jakiejś branży. W jakiej branży? I czy ta wiedza, którą mamy już teraz, może nam pomóc tę markę eksperta zbudować? A jeżeli nie, co w sytuacji, kiedy Jesteśmy osobą młodą, mamy 20 lat, chcemy pracować na przykład w branży medycznej, jeszcze nie mamy odpowiedniego doświadczenia, natomiast idziemy w tym kierunku, chcemy studiować, czy studiujemy już. Jak możemy w danej chwili budować naszą markę? Otóż możemy budować naszą markę dzieląc się na przykład artykułami, które znaleźliśmy w internecie. Artykułami oczywiście, które są rzetelne, bo to jest bardzo istotne, aby nie udostępniać informacji z podejrzanych źródeł. Plus dodawać do tego nasz własny komentarz. Można podkreślać, że jeszcze jesteśmy studentem, ale już mamy jakąś opinię na dany temat. Nie bójmy się wypowiadać naszych opinii. Nie bójmy się tego, że ktoś może przyjdzie i powie, ale wiesz, ty się na tym w ogóle nie znasz. Może się zdarzyć tak, że się spotkamy z krytyką, może też zdarzyć się tak, że się spotkamy z hejtem, ale to jest internet i musimy mieć świadomość tego, że tak może być. I już, bo ludzie tak mają, i już, i to, że my się spotkamy z, z takim podejściem, nie będzie niczym niesamowitym. Ludzie dzielą się swoją opinią, spotykają się z krytyką, dają sobie z tym radę i żyją dalej. I my też miejmy taką świadomość, że może się pojawić krytyka, ale wcale nie musi, ale ważne jest to, żeby nie dusić tych opinii w sobie, tylko dzielić się nimi także z innymi. Zatem pomyślmy sobie, pomyślcie sobie, jak wygląda teraz wasza obecność na LinkedInie. Przede wszystkim, czy macie tam konto. Jeżeli nie macie konta, to czas jak najszybciej założyć i uzupełnić wszystkie miejsca w waszym profilu. Uzupełnić informacje o was, uzupełnić dotychczasowe doświadczenie, uzupełnić wykształcenie, dodać oczywiście odpowiednie profesjonalne zdjęcie i zdjęcie w tle i zacząć działać, zacząć działać odważnie. A jeżeli już jesteście na LinkedInie, to przeanalizujcie, jak w tej chwili wygląda wasza obecność tam. Czy jesteście aktywni? Czy publikujecie posty, czy publikujecie artykuły, czy komentujecie pod postami innych osób? Czy jesteście aktywni i widoczni, czy po prostu macie tam tylko konto i być może tylko podglądacie innych, inne osoby? Pamiętajcie, że jeżeli waszym celem Poprzez działanie na LinkedInie jest dotarcie do rekruterów, to sam profil nie wystarczy. Trzeba mieć profil i trzeba być aktywnym, żeby do tych rekruterów dotrzeć. I do takiej aktywności Was serdecznie zachęcam. I krok trzeci, ostatni już na naszej liście, to są rekrutacje, które przeniosły się teraz online. Siłą rzecz, nie ma spotkań bezpośrednich. Wiele rekrutacji przeniosło się online. I być może nawet jeżeli sytuacja się ustatkuje, unormuje, to w takiej formie pozostaną. Dlatego że my mamy przed sobą kilka tygodni przymusowej izolacji, i te kilka tygodni firmy, które prowadzą rekrutację, wykorzystają do tego, żeby nauczyć się nowych narzędzi. I być może, jeżeli okaże się, że tego typu rekrutacja jest szybsza, jest mniej kosztowna, jest bardziej efektywna to przy tego typu rekrutacjach pozostaną. No i teraz moje pytanie do Was. Czy odnajdujecie się w rozmowach online? Czy potraficie przeprowadzić dobrą rozmowę kwalifikacyjną przez Skype'a? Wy, jako oczywiście osoby, które są potencjalnymi kandydatami do pracy. Czy dobrze się czujecie przed kamerą, nawet jeżeli jest to kamera w waszym laptopie? Czy znacie program, czy, czy, czy potraficie, jeżeli ma, macie spotkanie na Skype? Kiedy ostatnio się tam logowaliście? Czy wiecie, w jaki sposób ten program działa? Czy wiecie, jak ustawić kamerę? Czy wiecie, jak ustawić dźwięki? Wydawałoby się, że to są pytania podstawowe i oczywiste, ale. Uwierzcie mi, wiele spotkań online odbyła mi w ostatnim czasie i, i wcześniej również, i to, co nam się wydaje oczywiste, wcale takie oczywiste. Nie jest. Jeżeli macie rozmowę, zaplanowaną rozmowę online, przygotujcie się wcześniej, miejcie pewność, że wasz internet jest stabilny, miejcie y, świadomość, czy też miejcie pewność, że połączenie, które będziecie realizowali np. przez Skype, z waszej strony przebiegnie bez żadnych zakłóceń, że wiecie, jak ustawić kamerę, że wiecie, jak podłączyć mikrofon, wiecie, jak sprawdzić dźwięk, zróbcie sobie wcześniej po prostu takie połączenie testowe z kimkolwiek i przetestujcie, przetestujcie te, te opcje. Tak, żeby później już w trakcie rozmowy nie zastanawiać się nad problemami technicznymi, tylko skupić się na tym, aby zaprezentować się jak najlepiej. Czyli podstawa, rekrutacje są online i przede wszystkim trzeba się do nich przygotować technicznie, bo wszystkie wpadki techniczne, które mogą się teraz pojawić, będą powodowały, że będziemy rozdrażnieni i nie będziemy skupieni na samej rozmowie, tylko na tym, żeby nas w ogóle było widać i słychać. Druga sprawa to jest kwestia tego, czy, nas, czy i jak nas widać. Rozmowa online, rekrutacyjna, to wciąż jest rozmowa rekrutacyjna, nawet jeżeli online. I mimo, że wszyscy mamy home office i zdajemy sobie sprawę z tego, że w trakcie takiego połączenia być może będą nam koty chodziły po klawiaturze albo dzieci gdzieś tam przebiegną w tle, i to jest tych wyjątkowych sytuacjach to jest normalne. Jakby tutaj mam wrażenie, że wszyscy mamy w stosunku do siebie dosyć dużo empatii i, i zgadzamy się na takie, na takie momenty, bo wiemy też, że wszyscy pracujemy z domu czy też większość z nas pracuje z domu. I takie sytuacje po prostu się zdarzają, ale, ale to nie oznacza, że na rozmowę rekrutacyjną masz się pojawiać w wydresie albo w jakimś wyciągniętym swetrze, bo wciąż rozmowa rekrutacyjna to rozmowa rekrutacyjna i należy wykazać się szacunkiem wobec osoby, z którą teraz rozmawiamy. Więc tak, ubieramy się tak, jakbyśmy poszli normalnie na rozmowę kwalifikacyjną, przynajmniej od pasa w górę, ale tak, żeby, żeby było elegancko, przygotowujemy makijaż tak jak normalnie, fryzurę tak jak normalnie, wszystko tak, jakbyśmy mieli wyjść na rozmowę kwalifikacyjną, a to, że ona się odbędzie przed kamerą, to naprawdę nic nie znaczy. Niedopuszczalne jest w tej chwili zaniedbanie stroju i udawanie, że skoro mamy home office, to możemy, możemy sobie przychodzić na takie rozmowy w dresie. Bo nie, bo to po prostu świadczy o nas i naszą markę eksperta raczej, raczej rujnuje. Zatem po pierwsze, kwestie techniczne, po drugie, kwestia stroju, i to są jeszcze takie kwestie, które dosyć łatwo jest opanować. Natomiast trzecia kwestia to jest w ogóle sama świadomość, że będziemy rozmawiali przez kamerę, że będziemy mówili do kamery. I to jest taki moment, który wiele osób blokuje. Wiele osób nie może się odnaleźć w mówieniu do kamery, wiele osób czuje stres, już w ogóle sama rekrutacja jest stresująca sama w sobie, a co dopiero wtedy, kiedy mamy spotkanie online i musimy mówić do kamery. I nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby mówić do kamery, a jednak musimy. I tutaj znowu ćwiczenie czyni mistrza. Czyli jeżeli wiecie, że czeka was rozmowa rekrutacyjna, ale nie wiecie, jak będziecie się prezentowali przed kamerą, to po prostu ćwiczcie. Ćwiczcie, włączcie sobie Skype'a, możecie poćwiczyć z kimś, czyli poprosić o połączenie z jakimś znajomym czy znajomą i poćwiczyć w ten sposób waszą obecność. Zobaczcie, jak się prezentujecie. Czy gestykulujecie, czy nie gestykulujecie? Czy wasz głos jest odpowiednio silny, czy może powinien być troszeczkę silniejszy? Pamiętajcie, że kamera odejmuje nam trochę ekspresji. Więc być może w tym wyjątkowym momencie warto byłoby pomyśleć o tym, czy nasza mimika jest wystarczająca, czy też gestykulacja jest wystarczająca, ale też nie przesadzając. Tak? Nie, nie róbmy z siebie sztucznego tworu, którym, którym nie jesteśmy. Ale spotkajmy się z kimś online. Nagrajmy, nagrajmy takie spotkanie z jakimś znajomym czy znajomą i zobaczmy, później odtwórzmy i zobaczmy, jak wyglądamy. Czy potrafimy się skupić na tym, co, co mówimy. Czy wiemy, gdzie skupić nasz wzrok? Czy też może nasz wzrok gdzieś tam błądzi po, po suficie? Czy potrafimy jasno precyzować nasze, nasze myśli w sytuacji, kiedy. Kiedy trzeba szybko odpowiedzieć i właśnie też odpowiedzieć w tej takiej sytuacji, która jest sytuacją dosyć, dosyć stresującą i dosyć się nerwową. To są wszystko elementy, które możemy przećwiczyć sobie wcześniej. Im częściej ćwiczymy, tym lepiej nam wychodzi. Więc warto jest wykorzystać ten czas i ten moment, żeby poćwiczyć sobie naszą obecność online. Ale też nie ukrywajmy. W związku z tym, że tak dużo elementów przyszło teraz do życia online, to o czym wspominałam już na początku i szkolenia, i spotkania ze studentami przyszły do świata y, online. Coraz więcej jest transmisji na żywo na Facebooku, nie wiem czy zauważyliście. Coraz więcej jest tej konieczności obecności online. Praca z kamerą i y, autoprezentacja przed kamerą jest tym elementem, który Staje się, nawet nie, że stanie się w przyszłości, ale teraz staje się czymś niezbędnym. Umiejętność mówienia do kamery i budowania odpowiedniej atmosfery. Budowania atmosfery z jednej strony przyjaźni, ale z drugiej strony też budowania atmosfery mm, osoby, która wie, o czym mówi. Budowania atmosfery takiej, że. Spotykają się, że odbiorcy spotykają się z wami jako z ekspertem, z osobą, która ma już jakąś wiedzę i ma jakieś umiejętności. I nad tym też trzeba pracować. I te najbliższe tygodnie można właśnie między innymi na to wykorzystać. Podsumowując, ten czas, który mamy teraz, ten czas, który spędzamy w domu, czy to pracując zdalnie, czy ucząc się zdalnie. To jest to czas, który należy dobrze wykorzystać, który warto dobrze wykorzystać, który warto wykorzystać na to, by przeanalizować naszą markę osobistą. Czy my odpowiednio nad nią pracujemy? Czy ona jest tak silna, jak chcielibyśmy, aby była silna? Czy my w ogóle wiemy, po co nam marka osobista i jakie efekty mają być budowania silnej marki osobistej? Czy wiemy, co jest naszym celem? Czy znamy wizję naszego idealnego życia? Czy wiemy, jak chcemy się czuć za 5 czy 10 lat? Czy wiemy, kto jest odbiorcą tych słów, które za chwilę będziemy, czy też już teraz kierujemy w mediach społecznościowych? Jak wygląda nasza obecność w mediach społecznościowych? Jak prezentujemy się na Facebooku? Jeżeli ktoś wpisze w wyszukiwarkę nasze imię i nazwisko i wejdzie na nasz profil, to co takiego zobaczy? I wierzcie mi, że odpowiedź, że nic nie zobaczę, bo wszystko jest ukryte, nie jest dobrą odpowiedzią. Powinniśmy, osoby z zewnątrz powinny widzieć, że jesteście ekspertami, więc powinny widzieć przynajmniej te posty, które stawiają was w roli eksperta. Jeżeli jesteśmy na, na Facebooku, to warto też zastanowić się, czy nie pojawić się na LinkedInie. Tam, gdzie mamy na wyciągnięcie ręki, dostęp do tylu specjalistów, menedżerów czy prezesów. Do miejsca na LinkedInie, w miejscu, gdzie najlepiej jest budować markę osobistą eksperta i gdzie ludzie oczekują i wręcz wyczekują informacji, które są, czy postów, które są postami eksperckimi, na których, których możemy pokazać to, na czym naprawdę się znamy. Ale to jest też taki czas, który warto wykorzystać na to, żeby w ogóle sprawdzić, jak, wygląda, jak wyglądają wyniki wyszukiwania, jeżeli wpiszemy nasze imię i nazwisko w wyszukiwarkę internetową. Co wyskakuje? Ja robię takie ćwiczenie ze studentami na moich zajęciach i proszę ich o to, żeby wpisali swoje imię i nazwisko. I wiele osób na początku jest zadowolonych i mówi: A, nic ciekawego nie, nie widać, nic nie widać, to super. No więc, właśnie pytanie, czy super. Czy jeżeli rekruterzy będą chcieli sprawdzić, czy w internecie jesteśmy aktywni, czy są jakieś artykuły naszego autorstwa albo wywiady z naszym udziałem, czy jakakolwiek nasza aktywność i nie znajdą niczego, to czy my będziemy w lepszej sytuacji niż inna osoba, którą wygooglują? a która jest aktywna w internecie, pisze artykuły, pisze posty, udziela się w wywiadach czy sama przeprowadza wywiady. Zastanówcie się, która obecność w internecie jest lepsza. I to jest naprawdę ten moment, żeby tę swoją obecność online właśnie teraz, właśnie teraz budować. To jest ten czas, który mamy. Możemy siedzieć i narzekać, ale zamiast siedzieć i narzekać, ja bym wolała, żebyśmy jednak siedząc w domu działali. Żebyśmy przygotowali sobie plan działań na najbliższe tygodnie i krok po kroku systematycznie je realizowali. Żebyśmy zastanowili się nad tym, jaki mamy cel, jak może wyglądać nasze życie w tej nowej rzeczywistości, jaki jest nasz cel. I teraz trzeba działać. Nie jutro, nie za tydzień, nigdy sytuacja się unormuje, tylko właśnie teraz tej sytuacji nie można przegapić. To jest ten moment, aby budować swoją silną markę osobistą online. Serdecznie wam tego życzę. Trzymam za was kciuki. Zachęcam też do tego, żeby komentować ten odcinek podcastu. Dajcie mi znać, jak wygląda budowanie waszej marki osobistej online i czy jesteście z tego zadowoleni. Czekam na Wasze komentarze, zachęcam też do tego, aby odsłuchiwać pozostałe odcinki podcastu Wyższych Szkół Bankowych, które oczywiście znajdziecie na Spotify, iTunes, Spreakers, Stitcher i większości pozostałych aplikacji odtwarzających podcast. Teraz dziękuję za uwagę, do usłyszenia, Joanna Ciśla Kospalska.